Witam. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na wędkowanie spinningowe na rzekę. Miałem jechać na wodę stojącą, jednak Odra wygrała. Jest piękna pogoda, wczoraj cały dzień padało, dzisiaj rano też nawałnice. Wyjechałem właśnie z pracy, jest godzina 13:05. Sprzęt mam spakowany, odpalam auto i ruszam na naszą piękną Oderkę. Także następne ujęcia będą z nadwody. Mam nadzieję dzisiaj jakiegoś kunia wyciągnę. Resztę nad wodą. Na razie się pakuję i odpalam auto i zasuwam. Udało się zajechać, tylko że zjazdu nie widziałem. Czekaj, zaraz, bo jak się zamknę. Zjazdu nie widziałem, ale przejechałem przez most i chyba są zejścia. Także zaraz to sobie zobaczę. No, jak widzicie, jestem już gotowy. Muszę tylko znaleźć tutaj zejście. Zejście na drugą stronę, ale tu widzę jakieś schody, to chyba z nich skorzystam. Są schodki. Tu jakiś, nie wiem, taras widokowy czy co. Proszę bardzo. Zejście na sam dół. Elegancko. I przy okazji, jak będę przechodził pod mostem, to spróbuję pod mostem połapać. I będę szedł w dół rzeki. Oj! Proszę bardzo, jakie piękne. Teraz powinienem się dostać nad wodę i zacznę obławiać. Nie będę mówił, na co się szykuję, bo wiadomo, na drapieżnika. Czy to będzie boleń, czy to będzie sandacz, czy to będzie szczupak, to tam bez różnicy. Będę łapał na gumy, będę łapał na woblery. A jak długo nic nie będzie brało, to pewnie tak jak każdy, na końcu będę zakładał takie przynęty, których normalnie nie bym nie założył. W celu sprawdzenia. I nie powiem, bardzo często się zdarzało, takie przynęty zapomniane w pudełku bardzo dobrze się sprawdzały, o dziwo. Gdzie normalnie na pierwsze rzuty zakładam jakieś tam swoje pewniaki, bo każdy ma swoje tam jakieś wybrane. A potem jakieś takie, co leżą w pudełku. Dobra, szkoda gadać. Idę łapać na razisko. Zakładam na razie przynętę goleniową spiryta, pomacham tu troszkę. Jak nic nie będzie, to zacznę obsługiwać gumką. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Miejmy nadzieję, że coś tam, coś tam.
umożliwiało mi to wędkowanie. Jestem teraz na drugiej główce. Od razu ślady może wam pokażę od razu. Sznurki po sumiarzach, czyli musi być dobra główka. Jestem tutaj na Lubiążu pierwszy raz. Nie mam pojęcia, jak te główki wyglądają, dlatego dzisiaj tak w miarę możliwości próbuję sobie to sondować. No będę próbował, no wiatr trochę przeszkadza. Szkoda, że jednak nie pojechałem na te swoje główki, bo one są schowane w lesie i tam by na pewno tak nie wiało, ale nie przekreślajmy jeszcze dzisiejszego dnia. Dobra, zazbrałem sobie znowu boleniówkę, obcykam sobie boleniowym spirytem, no i później zakładam główki i obstukuję wszystko po kolei. Mam nadzieję, że zaraz przestanie wiać, no w zasadzie pod wieczór powinno trochę przestać. No, bądźmy dobrej myśli, co tu więcej można zrobić. Łapiemy dalej. Gdzie to nie idzie. Dobra, chyba zmieniam główkę. Idę tam. Na następną. Stoję jak mi się tutaj. Trzeba chyba z izolacją to traktować. No dobra, obstukałem trzecią główkę, nic się nie wydarzyło. Już powoli się zaczyna robić tak, no chłodno, po nosie, po rękach. No, morale powoli spada, już zacząłem kombinować z sprzętami. O, Snickersa mam jeszcze. Pięknie, właśnie głodny byłem. Zaczynam kombinować z sprzętami. Ogólnie jakichś tam spławów nie ma. Dwa teraz widziałem, takie delikatne, no nie wiem czy to okoń, czy może tam jakiś szczupaczek mały pogonił, coś małego. Jest godzina 17, słoneczko już powoli zachodzi. Myślę, że z półtora godzinki jeszcze przechodzę na tą czwartą główkę, dalej już nie będę szedł. No i będę jeszcze kombinował. No a poza tym nie ma co opowiadać. No. Także tego, no odra. Ale jeszcze nie skreślam swoich szans. Dobra, zawijam na następną główkę. Idę sobie na następną główkę. Człapię sobie po tych pięknych zaroślach. Oczywiście co spotykam? No, przyszły sobie jakieś chłopaki połowić rybki. Oczywiście wszystko zostawiam. To jest jeszcze mały syf, tam wcześniej był duży, ale już nie włączałem kamery. Po prostu żenujące. Takie piękne okoliczności przyrody.
Człowiek sobie chce na rybkach posiedzieć w czystości, a tu przyjdzie taki wędkarze, bo to pudełka po robakach. No ale temat poruszany już bardzo często na filmikach, także tak tylko. Nie ma ryb, to o czymś muszę rozmawiać, mówić. Nie ma ryb, to o czymś muszę mówić, nie? Dobra, lecę dalej. Kurde, co kamerę wyciągnę, to ryb nie łapię. Jak nie filmuję, to coś zawsze złapię. Byłem trzy dni temu na Odrze u nas. Dobra, powiem, koło Ścinawy. No i oczywiście nie filmowałem to. Na tędy nie przejdę. Nie filmowałem to oczywiście bolenia, walłem 74. Ale na szczęście kolega chociaż zdjęcia mi porobił i jak wypuszczałem, no to wrzucę tam do filmiku, żeby coś było, nie? Idę dalej, bo coś mi się pamięć już kończy. Pewnie zaraz bateria. Także troszkę pooszczędzam. To muszę jeszcze przejść, a poszukać. Dobra. No potęga. Pan wyskoczył sobie, kurwa, też w powietrze, wiedz go? No! Ja mówię, że zaradzi tak rzuci, kurwa. No ja, kurwa. Czemu tu już idzie, kurwa? Tak, tak. 93? 93. Kurwa, największego 63 to pan. Czekaj. Ale już ci powiem, aż miło na wędecznie. No, to ja umiem. Kurwa, jak amur. Duży, duży, no. Ale gruby taki, nie? Przedziwą. Co ja wam mogę powiedzieć, chyba? Jak mi się
No i cóż, myślę, dzisiejsza przygoda dobiega końca, robi się już ciemno. Oczywiście zostawię sobie trochę miejsca, bo już mi się kończy na karcie. Zostawię sobie trochę miejsca w razie jakby coś uderzyło, no ale robi się już ciemno, to już tak nie będę nagrywał. Że to się dzieje, wracam na tamte główki, co byłem. W sumie to chyba najgłębsze pierwsze te trzy główki były, bo teraz byłem na czwartej i taka już była ścinawska bardziej, można powiedzieć. Także cóż, jakby się skończyło bez ryby, no to tak bywa. Takie są ryby, takie jest wędkowanie w Polsce. Tak, drogie panie i panowie. Czasami się wraca o kiju. Ale bardzo fajne miejsce zwiedziłem.